Carvalho. Przy Michalski. Ale jeszcze nie decyduje, nie decyduje się na atak. Teraz dopiero pobiegł za Skarbaliu. Sam spróbował pozycji, do środka wydał Litwin. Zaraz jest na pole karnym. Bager, szczęście i gol! Niestety. 32 minuta meczu. I bramka dla Brandby. Peter Meller wykorzystał podanie swojego partnera z ataku. Popatrzmy jeszcze raz, świetne zagranie przede wszystkim Skarbaliusa. Do Bagera spóźnił się trochę z interwencją. Szczęsny wystawił nogę. Meller ubiegł naszego bramkarza. 1-0 dla Brandby i teraz niestety my się martwimy. My się martwimy, bo 1-0 to wynik, który daje awans Duńczykom. Szkoda, mogło być tak pięknie. Dwie wspaniałe sytuacje. Z Nielsenem. Niedługo im to już nie będzie grozić, bo Nielsen odchodzi. Ale już tak na poważnie zajmijmy się grą, ależ groźnie! 2-0! No i zagapili się obrońcy. Nie spodziewał się takiego obrotu sprawy szczęsnej właśnie Olebiur. Strzela drugą bramkę w 44 minucie meczu. I sytuacja coraz gorsza. Spóźnił się Michalski. Takie chyba nieporozumienie ze Szczęsnym, który też mało, zbyt wolno, zbyt późno wystartował do tej piłki. Sięgnął ją ręką, ale mimo to odpadła do bramki. Teraz już prawdziwe nieszczęście. Teraz widzę, w bramkę strzelić musi. Chociażby, żeby doprowadzić do dogrywki. A ten nie namyślając się, bo nie mógł złapać piłki daleko do przodu. Łapiński. Teraz Duńczycy odliczają minuty, jakie dzielą ich od Ligi Mistrzów. Nielsen zrobił kółeczko, ale podał do Wilforta. Wilfort i chyba koniec. No nie chcę przesądzać niczego, ale ten najbardziej doświadczony z występujących na boisku graczy Brandby, wielokrotny reprezentant Danii, mistrz Europy sprzed 4 lat, strzelił bramkę dla Brandby, być może niewiele mniej ważną niż ta, którą strzelił w finale Euro 92. Fatalnie rozpoczęła się dla Widzewa ta druga połowa. Trzecia minuta gry po przerwie i 3-0 dla Brandby. Nie zdążył za Wilfortem. Tym razem wysoko, Egen. Majak nie dotknął piłki ręką. Czerwiec. Dębiński, szkoda, że nie zauważył, że wychodzącego na pozycję Citkę. Teraz jednak rusza Michalski. Michalski zagra teraz na środek boiska do Citki. Tak, udało się, Marek Citko i gol! Gol! 11 minuta drugiej połowy i Marek Citko strzela kontaktową bramkę. Oby było to zapowiedzią większych emocji. W tym meczu może to doda skrzydeł Polakom. Duńczycy jakby przez moment stanęli w miejscu, nie wierząc to, co się dzieje, a to jeszcze raz sytuacja. Już Michalski zauważył, że tam Citko jest na polu karnym niepilnowany i Marek Citko pięknym strzałem mija Kroga, jest 3-1, więc ożyły nasze nadzieje. Teraz druga bramka Widzewa dawałaby mistrzom Polski awans do Champions League. Jeszcze 34 minuty. Uwierzyć w swoje siły, poderwać się. Uwierzyć w to, że tu można wygrać. Citko faulowany przez Marek Bajor. On potrafi daleko wyrzucić piłkę. Są Dębiński, Michalski, Majak, Wojtala na polu karnym. Jest też niedaleko Bajora Citko. Michalski. Na pole karne! Majak! I gol! Gol 3-2, nie ma spalonego. Protestowali Duńczycy, że jest spalony, ale nie! Bramka wbiegła boisko. Franciszek Smuda, radość olbrzymia w zespole Widzewa. Tymczasem kibice Brandby łapią się za głowy. 44 minuta drugiej połowy. Jest
po bramce Sławomira Majaka 3-2 i teraz kilkadziesiąt sekund chyba pozostało piłkarzom Brędby na to, żeby jeszcze spróbować rozegrać akcję dającą im awans, ale my liczymy, że do akcji nie dojdzie. Widzewiacy, żeby teraz tylko nie ulegli rozprężeniu. Radość na ławce Widzewa. Teraz my odliczamy. Jeszcze raz oglądamy tę akcję. Aktywnie do końca walczył Majak. To chyba odstrzelił bramkę, chociaż boknął ją.